Cześć, witamy w Cruise Control, czyli twoim ulubionym podcaście motoryzacyjnym. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński. Czy to jest też twój ulubiony podcast motoryzacyjny? Nie znam innych, dlatego jest mój ulubiony. Chociaż staram się nie słuchać samego siebie, bo dziwnie mi z To jest jakiś klucz, prawda? Nie znam innych, więc jest moim ulubionym, bo jest jedynym, jaki mam. Moi kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie... O bardzo interesujących autach, ale wyjątkowo dzisiaj. Nie ma samochodów elektrycznych? Nie ma elektryków. To pierwszy były. raz chyba w historii naszego podcastu. Ostatnio było aż za dużo Jest elektryków. to trzynasty, czyli pechowy dla samochodów elektrycznych. Pechowy dla samochodów elektrycznych, ale szczęśliwy dla tych, którzy lubią motoryzację, a przy okazji są rodakami. Zaczniemy od Toyoty GR86, czyli od następcy modelu. I dbają o ekologię. Czyli zaczniemy od Toyota GR86, następcy modelu GT86 znanego wszystkim miłośnikom fajnej jazdy. Potem przejdziemy sobie do nowej daci Logan i jej polskiego cynnika. Będziecie zaskoczeni. Dwa słowa o nowym Citroenie C5. To swój ulubiony temat dzisiaj. Tak. Co? Zaraz będę o tym tutaj prawił morały o ultrateście Porsche 911 GT3. Bardzo mi się to podoba. I o aucie też dwa słowa, bo jestem bardzo nim zajrany. O tym, że Ken Block robi kolejną wyprzedaż, tym razem konkretną wyprzedaż konkretnych samochodów. Tu jest jeden samochód, przy którym myślę, że niektórzy spodnie mokre mogą mieć. Ja miałem, jak już to robiłem wcześniej. To jak jest... Pisałem. Oj, 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 oj. Zaraz z tym pogadamy. I dwa interesujące przypadki z Polski na temat jednego. Parę słów powiedziała inspekcja transportu drogowego, a o drugim panie, panu, panie, panu, Panu. O panu, panu, prawda? O panu, o panu e, starszym mężczyźnie, e, moglibyśmy powiedzieć Hina cmentarna, kiedyś takie pojęcie było, ale że jest to określenie pejoratywne, więc tak nie powiemy. Aha. Natomiast zostańcie z nami do końca, to dowiecie się, że na cmentarz samochodem. Trzeba nad... uważać, gdzie się parkuje. Cme... Jak się parkuje? Tak, tak. Bardzo ładnie to powiedziałeś, ale zaczynamy od Toyoty. Ja robię stampa, a Ty mi powiedz, z czym Tobie się kojarzy Toyota najpierw GT86? Kubą Przygońskim. Dlaczego? Bo Kuba Przygoński nie jeździ. Do, jako driftowóz? Jako driftowóz, tak. jego driftowóz, 1000-konne GT86. Wiesz, kto jeszcze jeździ taką Toyotą, ale GT86? Karol Paciorek. Konrad Paciorek. Tak. Karol ma taką Toyotę widziałem, bo na Instagramie jest zdjęcie. A Porsche przecież chce. Chce? Dlatego ma Toyota, Teraz bo chce Porsche z bokiem, to tam się zbiera. Zbiera. Zbiera i ja bardzo... życzę. Ja życzę. życzę. Super. Natomiast Toyota to też fajny wybór. I teraz uwaga, Toyota GT86... Taki trochę spartański samochód. To był w ogóle, wydaje mi się, taki mokry sen motoryzacyjnych piwniczaków, czyli no mnie, ten, mnie ten też. ten samochód moim, miał być teoretycznym też. następcą AE86. Zupełnie nie. No nie, no niby tak było przedstawiane wtedy, jak to wychodziło, GT86. Nawiązywał, ale następcą moim zdaniem nie. Bo następca po wielu latach... No tak, dlaczego nie? Okej, okay, jeżeli tak to traktujesz, to niech to będzie następca, ale moim zdaniem to była po prostu współczesna wersja tego, co miłośnicy, czyli moja, moja ulubiona grupa odbiorców JDM, JDM, kieraz prawej, oryginalne, japońskie Supra, uu, Witek i tak dalej. Nie pozdrawiam, ale szanuję. Tak, co a ty, no silnik akurat genialny. Ja wiem, ale bardzo bardzo mnie zawsze. Ja zawsze ja byłem wiem, po tej niemieckiej wiem. stronie społeczności motoryzacyjnej. Ja na przykład ja mam parę ja polskich Japo mokrych snów, więc ja się wiesz. Szanuję, dlatego się z tego bardziej nabijam, mówię, że ty masz więc mogę. I to takie GT86, z tego co pamiętam, to koncepcyjnie była pokazywana w 2009 roku. Nie pamiętam, czy to był Frankfurt, czy to była Genewa, przepraszam, ale finalnie weszło na rynek w roku 2012 i to było auto ciągle jest, bo ciągle jeszcze można ją dorwać które właśnie tak jak powiedziałeś miało być spartańskie, ale miało nam przypomnieć, że nie musimy kupować hot hatch żeby mieć frajdę z jazdy. 1200, chyba 40 kilo, napęd na tył, dwulitrowy bokser nisko osadzony, manual, automat też, ale raczej ludzie wybierają manual i spartańsko w środku właśnie po to. Tam była wersja bez radia z tego co była pamiętam. Była taka kosmiczna nawet. wersja. To wychodziło jako Toyota, jako Subaru BRZ i w cenach było dostępne jako <laughs> Sion. 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 I była też taka spartańska wersja, w sensie bez radia, bez niczego. Chyba plastikowe zderzaki, żeby tylko to wywalić i sobie to modować. I nikt tego nie zrobił. Auto, Kuba które... to zrobił. Tak, ale auto, które było trochę takim przestrzeleniem rynkowym. W sensie o, Za Zajaramy się wszyscy, a wszyscy tak fajne. Ostatnio widziałem brz -kę. No i właśnie. I słucham teraz. Co ci się w tym momencie podobało, co ci się nie podoba? Przecież BRZ mówię... Subaru. Tak, Subaru. O? Widziałem. Niebieskie. Łatwo poznać, bo tak. często był niebieskie. Tak. To I było niebieskie. E, ostatnio w ogóle jest wysyp jakichś fajnych samochodów, w Bydgoszczy. Ostatnio minęło mnie najpierw RS6, zaraz zanim pojechał Maserati Ghibli. E, widziałem tego Mercedesa elektrycznego nowego EQ... EQS. Widziałeś. EQS. E EQS-a e białego? EQS, nie EQC. EQC. EQC, tak, EQC. I jeszcze widziałem dzisiaj, co ja dzisiaj jeszcze widziałem? A, Bentayga widziałem dzisiaj. E, więc jakiś wysyp fajnych aut. Mimo wszystko to auto się dla mnie nie łapie w tą kategorię. Fajny Tak. Dobrze. Jest dla mnie taką właśnie przestrzeleniem rękowym, tak. To jest chyba dobre, do, dobrze powiedziane. Jego problem... problem to, auto to było takie trochę do niczego, mam wrażenie. No nie, właśnie ono było adresowane do osób, które chcą mieć frajdę z jazdy, chcą mieć Toyotę, która... się podobno świetnie. Która będzie... Łatwa i przystępna w obsłudze, w miarę bezawaryjna, dość prosta, ale jednocześnie będzie miała napęd na tym, co w tym segmencie, to jest małe auto, jest okazją. I ono kosztowało z tego, co pamiętam, poprawcie mnie, około 120 tysięcy. Tak, to było mniej więcej tyle wtedy, co Golf GTI się zaczynał i miałeś wybór, albo bierzesz Golfa, który jest hedgebackiem, albo bierzesz taką Toyotę dwuosobową z opcją potencjalnych dwóch osób z tyłu. Bez nóg. Bez nóg, z innym bagażnikiem, ale masz napęd na tył. I pamiętam, że wszyscy zachwalali tą Toyotę za prowadzenie. Tak. Clarkson mówił o tym, że świetnie, że ma wąskie opony, z tyłu łatwiej wchodzi w zakręty. Ja miałem przyjemność jechać nią raz, na torze, na y, śniegu i na lodzie. I faktycznie, jeżeli chodzi o mój brak umiejętności drifterskich, to to auto było dość łatwe. Wpinałeś dwójkę, dawałeś gaz i akurat na śniegu to ci uciekało. Byłeś w stanie w miarę łatwo to kontrolować, ale podobnym autem była na przykład Mazda MX-5. Ludzie narzekali, że właśnie do driftu, że tak, że powiem, do rzucania bokiem i tak dalej, tym autem, to tak trochę mało, mało kunika, jednak, mimo wszystko było. No trafiłeś w sedno, bo właśnie ludzie, którzy no właśnie wtedy. Właśnie dlatego, że ta auto jest takie trochę. Kupowali to auto, mówili. Wieście, koń? To Golf ma więcej. No ale to jest Toyota, to na tym. No to, na tym bardziej ma. więcej, żebyś mógł zerwać. I to był taki chyba główny mankament. Potem pojawiły się jakieś wersje, modyfikacje, i tak dalej, i tak dalej, ale wreszcie pożegnaliśmy tą Toyota GT86, która jest bardzo ciekawa. Swoją drogą chciałem taką mieć przez jakiś czas, tylko, żeby sobie zobaczyć jak się tym jeździ. Kup sobie. One ciągle trzymają cenę. Kup sobie. Ja ciągle ci Toyota. Ciągle... To ciągle trzymają cenę. Oni sprzedali łącznie przez te lata produkcji 200 tysięcy egzemplarzy. To naprawdę nie jest mało jak na hmm? auto, które jest stricte sportowe. Ale chyba nie w Polsce, przynajmniej nie u nas. No 200 tysięcy w Polsce, rzadko. gdyby się tego nie, sprzedało, Nie, chodzi to... mi, że w Polsce dość, dość mało się tego musiało sprzedać, bo rzadko widuję. GT86 widziałem, może dwa i tą brz ostatnio widziałem, hmm. co było dla mnie w ogóle szokujące. BRZ mówię, ale jak to? Subaru było w Polsce, nie wiem, czy, miało, czy bezpośrednio był importer tego, czy to było jakieś auto używane, ale pewnie tak było. Chciałbym mieć, ale nie wiem, czy bym wybrał na przykład to ponad Golfa GT, albo coś takiego. Ale teraz jest alternatywa, bo wchodzi tutaj bezpośredni następca. Tak, wchodzi następca, który jest, nazywa się GR86. Tak, tak, fajnie, że oni to połączyli. To, 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 to akurat mi się podoba. Jest taka ciągłość z Jarisem e, tym GR-em. 1270 kg. Praktycznie tyle samo. Tyle samo, prawie że, prawie, że idealnie e, jest. Troszkę lżejszych materiałów, aluminiowy dach, butniki aluminiowe, środek ciężkości dalej jest nisko yy, i wzmocnienie nadwozia. Generalnie podobno GR, gr 86 ma się prowadzić jeszcze lepiej niż GT86. Ma być sztywniejszy, tak. skoro ma aluminiowe te elementy i pewnie nisko ciężkości, to będzie w miarę dobry rozkład mas, bo tym się mhm. chwali zawsze. I tak między nami mówiąc szczerze, to mi się bardziej podoba. Tak jest ładniejszym są. A nie, jak na niego patrzysz teraz. Nie Nissan widzisz? 350Z. To jest pierwsza, ja widzę 370Z, bo jest taki A, no w sumie tak. I jeszcze jakby mi się tak, ale bardzo mocno, bardzo mocno przymrużył oczy z wadą wzroku. Swoją wadą wzroku to... to jest Jaris, właśnie o którym powiedziałeś. No nie, no to naprawdę duża wada wzroku. To musiałbyś fe, go delikatnie fe, ścisnąć z przodu i z tyłu. Fe, czy ja wiem? To nie jest duży tyłu, samochód. Głównie z tyłu musiałbyś go ścisnąć. Czy tobie się podoba? Tak. Mi się też podoba. Tak, podoba mi się, podoba mi się. To jest fajne auto. I od razu widać, że samochód sportowy i mhm. koniec, kropka. Mhm. I teraz oficjalnie w ofercie Toyota jest jeszcze Supra. Więc można, czyli to co jest... Ta Supra, na którą wszyscy tak czekali i wszyscy się zawiodli. Tak, bo z bliźniakiem BMW. Tak samo jest w przypadku tym. To też jest Subaru BRZ, który od jakiegoś czasu... Supra. Też jest dostępny na rynku. Natomiast tutaj <noise> wydaje mi się, że ja bym się mniej zawiódł, bo tutaj bym oczekiwał mnie. Chociaż podobno Supra jest świetna. Nie jechałbym nigdy tą Suprą. Nie mam pojęcia o niej. Nie, nie, Ale podobno jest świetna. Natomiast to jest mniejsze i to widać od razu. I mi się podoba. I to już bym no. chciał mieć. Tym bardziej, że wreszcie ten bokser. Umieszczony bardzo nisko, czterocylindrowy, ma więcej kunia, ale też większą pojemność. 2,4 i 235 kunia. Silnik, oczywiście, zrobiony przez Subaru. Dalej mamy oczywiście też Subaru BRZ. Boxer. które który również, również istnieje, silnik Boxer, oczywiście. 6,3 do setki, więc to jest sekunda, ponad sekunda lepiej niż poprzedni. Pierwotnie było 7,6 wtedy, pamiętam. Tak, więc no to o tym mówiłem, dlatego to było tak. No, no to, to też było problematyczne w tym wszystkim, ale. Są też minusy tego wszystkiego, to to będzie droższe u nas. Bo nie ma 2.0, czyli poniżej 2.0, tylko ma 2.4, czyli wyższa akcyza. 18,6%. No. no i to już jest znowu problem, ale do ciekawych rzeczy. Już nie jest tak spartańsko jak było, mm -hmm. bo ma siedmiocelowy dotykowy wyświetlacz, który z tego co widziałem obsługuje CarPlay, bo chyba tym się chwalą głównie. Był tam też taki wyświetlacz, ale nie wiem czy on był dotykowy. Wiem, że był, nie wiem czy Konrad ma, ee, ale był. I też ten wyświetlacz tu. Zamiast prędkości mierzy, zamiast co? Konrad. Zawsze mnie to bawi tak samo. E, tak, zamiast prędkości, myśleć że to jest wyświetlacz. Generalnie to ciekawe, bo to są cięższe materiały, mimo wszystko. Więc to odchudzenie aluminium najwidoczniej musiało faktycznie zdać egzamin, bo mhm. jak wkładasz takie ekrany, które są cięższe niż takie, powiedzmy, bardziej analogowe, no to. Wiesz, że ja kiedyś kiedyś dzwoniłem w ogóle do Karla Paciorka, tak Dzień, właśnie przemyślał tak, sobie teraz i gadałem tak, o Formule 1. Tak było, I przedłużałem tak. i mówię, małem Geosień. Tak, tak, a on tam już oczami wybrał. Tak, już, już miałem, Ja tego nie wiedziałem w ogóle, także przepraszam, jeżeli kiedykolwiek ktoś. Nie ja nigdy tego nie zobaczył. Albo Karol to zobaczy, przepraszam, że tak długo się. Karol, Karol, to nie, nie jak zobaczy. tego nie zobaczysz, nigdy napisz w, w komentarzu proszę cię, jakie są twoje wrażenia z jazdy tym samochodem, e, co o nim sądzisz? jak się nim jeździ? Jaki miał przebieg, jak kupiłeś? I podziel się z tym? E, czy driftujesz, ale nie, no, widziałem zdjęcie w rowie, to średnio wyglądało, ale to zimą. no. Na Instagramie to, tak, coś takiego było. No to wiesz. od tego jest ten samochód, nie? E, I powiedz mi, prawdę, Karolu Drogi, pocie, e, A Karolu las, co Paciorku. Ogłędy, no, ja... no, to... e, nie, Karol, serio, e, czy byś kupił ten, ten samochód? Bo to jest alternatywa ultra, tania alternatywa no, dla to ultra już taniego po, Porsche. To już, po tym, to już po tym wywodzie twoim, to już, i, którym wiemy, że nie będzie nie, nie będzie, nie będzie tutaj żadnej dysputy z Karolem prowadzonej. E, Jara mnie konsola środkowa, jarają mnie przełączniki i to, że wszystko zostało tutaj w pełni analogowe, łącznie z tymi takimi fajnymi, które wyglądają na plastikowa, aluminium albo aluminium e, przełącznikami na dole mhm. pod klimatizacją. Podoba mi się to. W, pamiętam, że w poprzedniej generacji w GT86, już całkiem serię mówiąc, Toyota się chwaliła tym, że koło kierownicy jest bardzo proste i nawiązuje trochę do subaru imprezy. To też jest prosto. To też jest tak prosto. Mhm. Tutaj już są już jakieś przyciski i tak dalej, ale jest bardzo, bardzo prosto. Odrążek zmiany biegów. Idea była taka, że jak wsiądziesz, jak siądziesz, zamkniesz drzwi, to to nie ma wyglądać, to ma być odpowiednie. Ma się fajnie trzymać, ma być łatwy dostęp do tego wszystkiego, żebyś poczuł sportowe emocje. Porsche. Normalnie Porsche. Brałbym to, ale najchętniej to bym tu wsadził jakieś 3 litry albo 2 0 z turbo. Pewnie ten bokser uturbiony będzie robiony przez kogoś tam gdzieś w coś mocniejszego by się przydało. No. 300 koni tutaj, 300 plus, byłoby mega. Ja wiem, no. że za dużo. Nie ma za dużo mocy. Nie jest za chyba. Na dużo pewno moc. ty, wiesz, jak to musi wymiatać. Jarasz się? Tak. Ciekawe, czy mhm. ten, czy Kuba Przygoński będzie przeskakiwał na to auto. Nie mam pojęcia. Fajne fotele. Wygląda dużo lepiej niż na poprzednio. Tak, to, jest, to, jest to jest moje zdanie tam, tam. i ogólne. Ale nie Dobra. Było ładnym autem. Dobra, ale tak, nie było ładnym. Ale przejdźmy teraz do clou całego w ogóle podcastu. Ach, Nic nie jest ważniejsze od tego newsa. Drodzy Państwo, jesteśmy w Polsce, więc mówimy o samochodach, które w Polsce są popularne. Nowa Dacia Logan jest już u nas, jest już cennik, drodzy Państwo, to jest premiera roku. Czekałem, jaram się do momentu, jak się nie okazało, że ten samochód jest jakoś dziwnie drogi. Znaczy, zmieniasz, rozumiem, Megane na dacie. Eee, musiałbym oszaleć i spać na głowę. Wiecie, że ten człowiek rozważał kuchnię Daci nowej z salonu? Ale to była. Hej, hej. Ale, ja, Dust ale. Dustera. Ja nie mówiłem. Ha, nie, to, nie, no Logan to, i nie, to, nie, to nie miał Duster. być Duster 4x4. Logan, z ten, ten Logan jest chyba droższy od Dustera, z tego co mi się wydaje. Eee, wejściowo. No nie jestem tak, pewien, jak teraz Daster, Duster, ale chyba troszkę tak. Duster chyba tak na 50 od... startuje. Eee, ja nie mam nic do Daci. Miałem kilka miłych chwil w życiu, też zresztą z Dacią Duster. Tak, uważam, że to jest Daciom naprawdę Duster. fajny samochód. Jeździłem Dacią Duster 4x4 na, yy, na Islandii hmm. i uważam, że to jest świetny samochód. Naprawdę. Jest Ale. samochód odpowiedni. To jest właśnie takie auto na zasadzie: wsiadasz i jedziesz. I się nic nie martwisz. Dobry do wypożyczalni. Dobry do wypożyczalni. Jak to była właśnie IcePol, to była wypożyczalnia. Mogę zareklamować. Jakbyście kiedyś jechali na Islandię, nie to możesz. polecam do IcePolu się udać. Polacy to prowadzą. Bardzo mili, bardzo mili panowie, konkretni. Nie Wszystko to jest. Takich wspomnień dobrze. z Dacium Duster. Dacium Duster, ja byłem w Myślenicinku. Gratuluję. W byłem. Gratuluję. Ja wjeżdżałem na górki na Islandii. Ja wjeżdżałem na górki w Myślenicinku. Tylko nie mów tego Daci Polska. Mm -hmm. Nie, bardzo fajny samochód. To był druga generacja, jest jeszcze ciekawsza. Nie wszystkim ta auto pasuje. Do państwa, ale nowa ale... generacja Logana. To i, jest teraz najważniejsze. I, I Logan nie jest tym autem, tak mi się wydaje, który jest targetowany do tych samych osób, co Dacia. Tylko raczej wcześniej Logan był adresowany dla tych, którzy po prostu chcą mieć samochód i na przykład mają ograniczony budżet albo, szu floty. albo szukają samochodu używanego i nagle się okazuje, że jeżeli nie mają bardzo wygórowanych wymagań, to za niewiele więcej mogą mieć nowy samochód. Jaki by on nie był, to jest nowy samochód. Jakże jest samochód, po prostu samochód. Nie przeszkadza mu to, że będzie miał czarne zderzaki. Czworo drzwi. Tak. Dobra propozycja to była, naprawdę, wyjściowy samochód. Mhm. Szanuję Dacia za to, że była na rynku w tym miejscu obecna. teraz to się trochę zmieni, gdyż... Dacia startowała, Logan startował na 35 700 zł. Startuje teraz, ten poprzedni. Nie ten, wiem ten jak ten było parę lat tak. temu, bo inflacja i tak dalej. Tak, on startuje I Teraz kosztuje 35 700 Nowy już nie będzie miał czarnych zderzaków. Nowy już nie będzie miał trzech wersji wyposażenia. Czarnych klamek, czarnych lusterek. Będzie miał tylko dwie wersje wyposażenia. Czarne klamki dalej będą. Tak? Tak. W tym w, tym, w Essentialu będą. Dwie wersje wyposażenia. Mm. Wersja wyposażenia Essential oraz wersja, wersja wyposażenia Comfort. Specjalnie jeszcze cały czas nie mówię o cenie. E, więc tak, z takich ważniejszych rzeczy. Zderzaki w kolorze nadwozia. Mówisz tak o wspomniałem, czym? O, o wersji Essential. Tak. Czyli to jest wersja bardziej podstawowa, tak mogę powiedzieć, bardziej dostępna. To jest ta wersja tańsza. Tak to nazwijmy. E, komputer pokładowy, centralny zamek. Tak? Nie było centry w, w, w tym loganie takim no. zwykłym. Sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Sześciobiegowa skrzynia. Dzielona tylna kanapa. 1/ trzecie, dwie, trzecie. E, w Polonezie tak było Karo Plus. I to ale tego nie było w bazowej wersji logana. O, możliwe. Na przykład do Highlanderze kamarza. też jest 11, 3, 2, 3. Nie wiem, czy wiesz w tej odnowie Teoci Highlander, która jest w Polsce dostępna, mm -hmm. fajny samochód, masz zioną tylną kanapę 11, 3, 2, 3 Czyli jak masz na przykład narty dla przewozu w Highlanderze, który kosztuje 200 coś, mm -hmm. to tego nie zrobisz. Okay. A ty w Meganie jak masz taką kanapę z tego? że A masz jakiś na narty? ten tunel? Nie. Masz kombi. Nie, nie masz. Mam, no, no. Ktoś ma Renault na narty nie będzie jeździł. A to bagażnik dachowy kupujesz. Ja wiem, ale to, jaki nolson. Jak Nawet ja lepiej to na nawołał. Tak, tak, masz rację. Mm. Ja klimatyzacja cały czas wymaga dopłaty. I to jest oczywiście klimatyzacja w tym modelu Essential. To jest klimatyzacja manualna. 1700 zł trzeba dołożyć. I opcjonalnie można zmienić 7 wyświetlacz, który jest normalnie, radio, na 8 które już ogarnia Apple CarPlay i Android Auto. Szanuję. Fajna sprawa. Szanuję dacie za to? Tak, bo to w tym dasterze, którym ja jeździłem, to była pierwsza generacja, to tam było jeszcze ten LG takie, takie toporne. Ty jeździłeś i miałeś radio. wyświetlacz. Ja jeździłem pierwszą generacją w miesiącu Premiery w Polsce i nie miałem wyświetlacza. Radio było sterowane, to była najbogatsza wersja wyposażenia. Na początku w dasterach, nawet w tych top dasterach, tylne szyby były elektrycznie sterowane stąd. Tutaj z końcówki tunelu. Nie było na drzwiach przełączników, a przednie były sterowane stąd. Radio to był taki, ja mam lepsze w samochodzie teraz niż tam to było. Dacie ewoluuje cały czas. Nie ma automatów, jest tylko ten manual, i tylko... jest tylko jeden silnik. W Sandero chyba jest automat, prawda? I to jest. To tak, jest... W Sandero jest automat. Jeden silnik. 1.0 TC, ale uwaga, z gazem fabrycznie, byłem, montowanym. Byłem na stronie i w tym momencie na stronie Daci widnieje tylko ten silnik, tylko w tej wersji. VMAX 186, ale. Na gazie, bo na benzynie jest 181. Czytałem to, tak. Jestem ciekaw. To już ja raz ty nie masz, działa. Ty masz TCE, to są oszczędne silniki. Dość oszczędne, no. O. Butla, butla w przypadku tej jednostki napędowej zasilanej LPG jest umieszczona w kole, ale więc... bagażnik ciągle ma 528 litrów. To tak. nie jest mały kufer, tylko patrzę na zdjęcia, nie jest to najbardziej przystępny i dostępny kufer, ale Logan jest sedanem, więc... Generalnie problem, problem, jest, problem jest też taki, że nie będziecie mieli opcji, żeby mieć pełne koło zapasowe. Dobra. Poprzedni, Dust, poprzedni logan kosztował, ile mówiłeś, 35 700. To już teraz. Słonia? W wersji Essential, podstawowej wersji, ile kosztuje nowy logan? Od 52 900. 17 000 złotych plus minus więcej. 17 Z połowa, koła po poprzedniej generacji. Prawie połowa Prawie poprzedniej połowa, generacji. No. Trochę dużo. trochę dużo. Poza tym, że mamy te rzeczy, które wymieniłem, to jeszcze mogę wymienić dalej, bo jest więcej rzeczy. Lecisz. Jest więcej rzeczy: są poduszki powierzchni czołowe, boczne i kurtynowe. Jest system wspomagania ruszania pod górę. Proszę. Jest połączenie alarmowe i e call. Jest centralny zamek sterowany z kluczyka, to jest ważne. Elektrycznie sterowane szyby przednie. Kolumna kierownicza jest regulowana. Jest wielofunkcyjna kierownica, radio z dabem. Jest komputer pokładowy. Radio z dabem? Mhm. Cyfrowe radio. Dwa głośniki z przodu. No, to... Z tego już nie ma. Połączenie Bluetooth i uchwyt na smartfona z aplikacją do sterowania multimedia. Ja Miałem to, wkładasz go sobie tak albo tutaj po lewej, zależy od wersji. Widziałem dwie konfiguracje tego. Z dodatków, które możecie dokupić do wersji Essential, bo to jeszcze nie koniec. Jest właśnie ta klimatyzacja, o której wcześniej nie wspomniałem. 1700. Ale, ale, manu, ale manualna przypomnę. Nieważne, to nie jest dużo jak na klimatyzację. Kupcie to. Lakier metalizowany 2000. Nie kupujcie. Tylne czujniki parkowania 700 zł. Po co? Sedan. Światła przyciską głowę 450 zł a to radio z Android Auto i Apple CarPlay 1200 zł. A i jeszcze przepraszam, jeżeli chcecie mieć fotel regulowany na wysokość tak. i głębokość z podłokietnikiem, musicie dopłacić 900 zł. W 2003 roku w mojej rodzinie pojawił się pierwszy nowy samochód w salonie, to była Toyota Yaris wtedy i pamiętam, że wtedy jak czytałem specyfikację Fordów Fiesta czy C3, to te opcje o których mówisz w 2021 roku były w sensie fotel regulowany na wysokość za dopłatą lakier metalizowany za dopłatą, za dopłatą i teraz mam taki wiesz flashback, że tak było 20 lat temu w tych markach, że tak powiem normalnych tego środka. Natomiast Dacia cały czas mówi o takich rzeczach i ja się cieszę, że takich ktoś jest na rynku. Tak, tego ja trochę nie rozumiem. Nie rozumiem trochę różnicy między Essentialem a komfortem, bo słucham, różnica de facto cenowa to jest niecałe, całe nie całe 4000 zł, bo komfort kosztuje zaczyna się od 56400, a w komforcie Generalnie macie troszkę więcej, bo już z klamki oh. zewnętrznej lusterka są w kolorze nadwozia, nie są no. czarne. Wow. E, osłona chłodnicy schromowana. E, obicie deski rozdzielczej i podłogietników e, to jest już tkanina. A wcześniej to co jest? Ten. E, Plastik. Nie, ja, derme, dermę Czego obicie czego mówisz? Przepraszam. E, deski? deski rozdzielczej oraz boczków drzwiowych. Fokusie bywały plastikowe, całe boczki. E, ja myślę, że też mogły być plastikowe, tak w głowę są w standardzie, Nie elektrycznie no. sterowane lusterka boczne, klimatyzacja manualna już jest w standardzie tutaj, automatyczne włączanie świateł mijania i wycieraczki, Wygodne. czyli Wygodne. Uwa. No. regulacja fotela na głębokość kierowcy, modułowy bagażnik z zimowaną podłogą, głębokość calowy wyświetlacz dotykowy systemu multi multimedialnego, Dobra. I cztery głośniki, poczekaj. I nie teraz kupujcie sobie po... wersję Essential tak, nigdy to Bo jest jak policzysz. To 8% wartości 1200, więcej Nie, poczekaj, tak. Ta, ta, ale 1000 zł, 1200 zł to, to radio, tak? Klima 1700. Klima 1700. Już masz, 1700, trzy już masz 000, 2900. Do tego, co światło w w głowę, to już jest 3350. I czujniki parkowania. Nie, tam nie ma. Fotel dorzucasz. Już przekraczasz kwotę tego, ile kosztuje więcej. Chodzimy w tą wersję jaka? <laughs> dawaj mi ten komfort. Dawaj, z komfort, dawaj, bierzemy to. Chodzimy w to. Nie kupujcie nie komforta, dachi, wiesz, Logan Essential. 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 z dodatkami. To jest nasza rada dla tak, was jako absolutnych consumer, tak. consumer advice, consumer advice. Wersja Essential, jak wam będzie mówił gościu, że wersja Essential będzie walił w dach i mówił świetna, dorzucasz do tego tylko te cztery rzeczy i jest... Nie, nie. szewski. Mów, nie, ja chcę chromowany grill. komfort. Nie, nie. Daj mi komfort, daj mi komfort. Masz więcej rzeczy, wiesz, ale że... jeszcze możesz dokupić dodatki. Wiesz, o Boże, dawaj. Jest, jeszcze są wy dodatki. Wymień mi trzy najlepsze. O Jezu, automatyczna klimatyzacja 1200 zł? I tak macie manual. Kiles? 700 złotych? Niedużo. Niedużo nie? A ciekawe, jaki jak ale... Czy tak jak masz ty? Tak, pewnie tak. Pewnie no. taki, jak mam ja. Można dostać pierdące, jak tutaj <noise> blisko samochodu <i> się odchodzi <noise> i podchodzi. Nie, no. tak. Da się to wyłączyć, mówiłeś. Da się to wyłączyć. Ma ten samochód, dwa te wójta, ja to wyłączę. Nie włączył nigdy. Elektrycznie też... podnoszone tylne szyby za 350 zł. Nie, nie wie, wiem, czy tak bardzo lubię tych z tyłu. Ale są też dodatkowe... No, się. Są też dodatkowe... <laughs> Kiedyś się na Mando zrzucało teraz na tyle szyby elektryczne dodać. 3,5 stówy? No? To na pół, jak podzielisz, to wychodzi po 175 zł. Tak, od dzieciaków, ze skarbonki. Z dzieci. <grym> Bardzo im przykro, ale chcecie być szybki, otwierane. normalnie, czy się krycić korbką. Czyli pustówki. E, podgrzewane siedzenia ty przednie i... E, nie przepraszam, podgrzewane siedzenia, zgadujesz tylko przód, bo jest nie jest napisane. No, no. Przednie i tylne czujniki parkowania można dokupić. Można dokupić kamerę cofania, asystenta monitorowania martwego pola, automatyczny hamulec ręczny, rozkładane stoliki w oparciach siedzeń. Widziałem to na zdjęciach. I te ceny wszystkiego zależą od pakietu, w którym występują. Okej, okay, spoko. To znaczy, że tym razem Dacia Logan e, daje bardzo szeroki wachlarz tak, możliwości. go dołożysz, to już się robi się cena Meganki. No, Dacia Logan w tym momencie startuje blisko ceny Fiata Tipo. Mhm. Nie, no. nawet drożej. Nie, myślę, że nie. A wydaje mi się, że teraz patrząc Sprawdźmy. na to, co tam Sprawdź, Fiat Tipo, patrząc na to, co Tipo oferuje, możemy sobie postawić koło siebie Fiata Tipo w sedanie tego bazowego i Dacia Logan taką bazową w wersję Essential. I wtedy popatrzeć, co byśmy realnie chcieli. Czy wolimy Fiata, czy wolimy technologię z Renault sprzed kilku lat? Chociaż TCE to nie takie, nie takie bardzo bardzo stare. Ja tam Fiatów nie polecam. Hmm, wiesz co? To już Motobieda jest taki kanał, kojarzysz? Nie polecam. jaki kanał Motobieda? Kiedyś zrobił film z testem swojego taty, Tipo, który ta, ta jeździ na, na Uberze z jakimś tam dużym przebiegiem? Jeździ! Chodzi, Ej, działa. To Pytanie, live. co kto woli? Więc tutaj konkurencja jest bardzo, bardzo ciasna. Co to oznacza? Na no. pewno dacia zdawała sobie, dacia Polska doskonale ma, ma pojęcie, dlaczego takie ceny daje. Daje takie ceny po to, żebyście prawdopodobnie chętniej wybrali tę wersję komfort, więc być może to się im dużo bardziej opłaca i tak chcą się rynkowo pozycjonować. A powiem wam jeszcze jedną rzecz. Przeglądając na zdjęcia daci logan tej nowej generacji, muszę powiedzieć, że to auto jest naprawdę ładne. Świat, macie straszną stronę. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. Tak, ładny samochód, to jest jak najbardziej. On nie jest jakoś bardzo zmieniony, ale jest naprawdę ładny. Moim zdaniem jest zmieniony. To przedpłoczenie z tyłu mi się bardzo podoba. Jest z przodu może nie. i Poseidon. Tak. 54700. 1,4,95 km. Tak, kronio. no więc macie. 1000 złotych różnicy. Mm -hmm. Czyli to nie jest różnica tak naprawdę dla Was. Ale jak już weźmiecie sobie tę wersję za 56 tysięcy daci, to tutaj już myślę, że z światem musielibyście dużo negocjować. Plus w daci w tej cenie macie już LPG. Mm -hmm. A wiem, że w Polsce to jest argument. O nie, jezu, hej, Jezu. Jezu. I, I dlatego ta cena. Dlatego ta cena mm -hmm. daci jest wyższa o 17 koła, ale też dostajecie na początku więcej. Dużo więcej. Dlatego nie wiem, czy to jest. I zostaniecie fajniejszy samochód przede wszystkim, który już nie. No, przepraszam, no ale poprzedni Logan wyglądał jak z poprzedniej Epoki. No szczególnie z tymi czarnymi zderzakami. No nie powiesz mi, że o, nie. No. Tak, no okej, okay, no, ale. No. Jak Ci się podoba? Bo jak patrzę na zdjęcie na przykład tego tyłu, to widzę Renomegan w środku. W sensie ta tapicerka, te materiały to wygląda po prostu jak. No nie przesadzajmy, ale faktycznie nie, no, jest stary... dużo lepiej niż było na pewno. Stoliczki. Stoliczki, wiesz, o co chodzi. Tak dać ta tak, taka dacie, ale naprawdę przyjemna dacie. Trochę nie rozumiem sensu uchwytu do samochodu yy, do, na telefon, kiedy masz CarPlaya. Nie, nie, nie ma to dla mnie sensu najmniejszego. Ale... Może idą, idą, nie wiem, za Skodą, która wymyśla takie Simply Clever w, tej, w ramach tej swojej idei, jakieś takie ciekawostki, śmietniczek. Tutaj, wiesz, Myślę, ma, skrobaczka. Myślałem, że pójdzie, bo za tym za garbusem idą drugiej generacji. New Beetle miał... Yy... Nie tylko New Beetle. Co tam było? Tam był... Kwiatek. Tak, nie kwiatek, tylko... Kwiatek? Nie, no to w co wkładasz kwiat? Wazonik taki mały był. No Wazonik taki mały, tak. Rewelacyjny Och. pomysł. W ogóle jak na to wpadł, to, to, to dzieci kwiaty. Bartku, jesteś hmm. dzieckiem kwiatem? Dużo gada gadaliśmy o twoich samochodach generalnie, czyli o twoim cudownym Renault, a też masz doświadczenia z kwiatem, bo miałeś przecież... Dobrze, to teraz się pochwal, że ty masz Citroena C5 i wychodzi nowy C5. Wchodzi nowy C5 i tak naprawdę to C5, te zdjęcia, których Wam nie możemy pokazać, bo nie chcemy łamać praw autorskich, już są dostępne, obrębowane logówkami wszędzie dookoła, ale nie musimy Wam ich pokazywać, bo 12 kwietnia wszystko będzie jasne i wyjdzie na jaw. Ja nigdy nie byłem wielkim miłośnikiem Citroenów, nigdy nie chciałem mieć Citroena, ale zawsze szanowałem to, że Citroen, to już mówiłem wielokrotnie tutaj... Ma ogromną historię motoryzacyjną i w bardzo oryginalny sposób rozwijał rynek motoryzacyjny. Historię DS-ów i tak dalej, tak dalej. Po tym jak mój C5, który miał jeżdżę, zniknął z oferty chyba w 2017 roku, tak powstała dziura, więc Citroen był kolejną marką, która się zupełnie wycofała z segmentu D i za, za przeproszeniem osikała wszystkie sedany już. No oni byli, oni byli kolejną marką, która się zsuwała. suwo Oni wszyscy tak teraz robią. Nie jest wszystkim to pasuje. Mi się na przykład, Ja na przykład bardzo żałuję, że teoretycznie za, nie mogę sobie kupić już używanej dwu, trzyletniej nowszej C5, bo to jest naprawdę fajne auto. Ale będę mógł, ponieważ Citroen C5, Bartek, i to nie mówię mi, o, o tej masz wersji zavi, Aircross. Ja w tym swoim C5? Nie mam zwykłe, nie mam hydropneumatyki abyśmy miał hydropneumatykę. Ale nie ma hydropneumatyki w nowych Citroenach. Nie, jest ten taki śmieszny system, który mi wymusi taki pół... Bla, bla, bla. Nie ma hydropneumatyki w Citroenach. To jest, jest moje zdaniem szkoda, największym bo, błędem tej marki. To, to był zawsze argument, który akurat w Citroenie działał. Nieważne. Natomiast Citroen C5 wraca na rynek. 12 kwietnia będzie premiera, zobaczymy jego zdjęcia, więc pewnie w kolejnym podcaście po prostu je pokażemy. Ja powiem dwa słowa o tym aucie. Wrócił c 4 wrócił c 5 wrócił c 5 który wygląda jak taki przerośnięty C4. to jest. To się mówi, chyba Ergo Nie, ja mu mówię, o, że to o tych. O tym no, mówisz. Tak, okay. Wygląda jak przerośnięte nowe C4. E, natomiast dobrze, dobrze, że wracamy do tych starych przedstawicieli segmentu D, a nie walimy same suwy. Dziękuję bardzo Citroenowi, naprawdę jestem mu bardzo wdzięczny. Tak, to nie będzie sedan, taka ciekawostka, dla Was to prawdopodobnie będzie Liftbeko. Tak, Liftbeko lift przerośnięte coś blisko DS5, tego starego ds Starego DS5, tylko że z, z większym tyłem i z większym przodem. Jaram się czekam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I jestem naprawdę, patrzę z uwagą na ten samochód. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały ceny w Polsce. I na przykład, jak będzie plasował się cenowo ten przerośnięty, dziwaczny sedan na tle t 508. Mm? Bardzo blisko tak. siebie. A może to będzie ciekawa alternatywa właśnie dla Peugeota. Cieszę się, że... Powinien być tańszy w sumie. Nie wiem. Cieszę się, że ten brand C5 zwykłej wraca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, bo to serio jest bardzo fajny samochód. Tak samo zresztą, jak i nowe Porsche 911 GT3. To jest mokry sen Bartosza. Tak. Także tutaj myślę, że z Karolem mogliby sobie podać rękę. Karol, miłość. E, Porsche 911 GT3 zostało przetestowane... Sposób, którego rzadko raczej jest wybierane przez, przez producentów samochodów. Myślę, że Porsche musiało być cholernie pewne swego i musiało to wcześniej sprawdzić w warunkach laboratoryjnych. Oni wcześniej laboratoryjnie ileś tysięcy godzin testowali tę te, te jednostkę, tak. żeby pokazać wszystkim, to GT3 jest niezniszczalne. Więc teraz na, na to, że Nardo zrobiono test? Tak. Top Gear był tam kiedyś m.in. z Lambo, chyba z Noble. No, owalek. Owale. Taki gigaowal, to nie tak. jest taki okrąg. 300 na godzinę. Okręg. Przez 17 godzin, z małymi przerwami oczywiście na, na tankowanie. 5 ty znaczy małymi przerwami na tankowanie, to ja myślę, że tam z tych 17 godzin to oni połowę spędzili na tankowaniu, bo jak lecisz 300, to... 5 tysięcy kilometrów w jeden dzień w każdym razie pokonali tym samochodem, jadąc nim 300 na godzinę zapięte cały czas. Porsche stwierdziło, to, to zróbmy to. Trzy paki rozpędzasz i trzymasz. Zjeżdżasz, nalewamy no, ci i lecisz znowu. dalej. I tak zrobimy 5000 tysięcy kilometrów. Myślisz, że na pomacie jechał? Myślę, że ten pomat może nie działać przy tej prędkości. Chociaż nie wiem, jak jest Porsche. No to wiesz, no mogli sobie to ustawić, myślę oni. Nie wiem, Nardo nie jest takim torem, który jest. On jest wyboisty. A z drugiej strony, jakbyśmy jechać, na pewno nie ten kierowca. Bo nie mi... no, ale musisz trzymać całą byś... prędkość, więc najłatwiej jest zrobić no, tak, żeby ta prędkość. Stałą była... Całą prędkość, tam we świat się będzie patrzył w tym prędkością. nie, ma być 300. Ma być 300. <laughs> Co posili mi za 300, będzie 300. To jest o tyle imponujące, że, Czeka, że e, nowe GT3. To, jest cudownym autem. Ultra mi się podoba. To moja ulubiona wersja nowej 911 Bardziej mi się podoba niż na przykład nowe turbo, które moim zdaniem te plastikowe elementy, które ma z tyłu na zderzaku wyglądają zbyt plastikowo i to jest czysty plastik. Mi się tu nie podoba, ale to jest cudowny samochód i powiem więcej, Bartku. Pod maską, pod pokrywą spoilerastą, bo to w tym przypadku to jest pokrywa... Nawet nie wiem, czy jest dostęp tam, bo potem silnik był zabudowany. 4 litry, wolno to jest ciągle największy silnik, jaki był kiedykolwiek tam pakowany. 500 kunia, 470 tonów. GT3? Mhm. Nie ma tematu. W standardzie PDK 7 przełożeń, opcjonalny manual. Ja PDK czy, i tak. czy, 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 czy do setki. Mniej więcej. VOMAX 317. Prędkość maksymalna w przypadku tego auta nie ma żadnego North znaczenia. To life y jest... poniżej 7 minut. I jako oni podawali, wynik tam jest 6,59,927. Jak liczbę PIB rozwijali. Byleby tylko było, że... Ale jest że, 6, 6, 7, że 6. Jest poniżej 7. Jaram się tym autem, jest cudowne bardzo, bardzo, bardzo bym A chciał się mieć. Ale do 9 tysięcy. No stary GT3. To jest, to jest też co. A może jakiś RS jeszcze z tego będzie zrobiony. Co ty robisz? To nie ciekawe, jak zamachasz iPadem, to on na przykład cofa. Nie o tym. Bardzo interesujące. Nie wiedziałem o tym. A jak walisz Porsche 300 na godzinę, to ona nie robi nic po 5000 kilometrów. km. Jestem ciekaw, jak realnie wyglądało zużycie i na przykład, jak olej sobie poradził z tym. Podobno hmm. Porsche właśnie przewidziało tego typu rozwiązania, że ktoś będzie mógł upalać cały dzień na torze. <grym> Porsche, no, po to jest Porsche kocham cię. Po tak jest... się tu Porsche upalać cały dzień na torze? Ja pojedziemy trzy paki. To jest prawie bańka, nie? Cenowo? No. Tak, już. To jest tam 900 tysięcy chyba. Z groszem, nawet nawet nie wiem, bo. Jeżeli stare gt 3 kosztuje ciągle około bańki starszej generacji, to myślę, że spokojnie. Bartek, a propos performance samochodów propos i mokrych upalania. snów, i mokrości, lepkości. Kemblock się rozstał z Fordem. Wiele, wiele lat współpracy z amerykańskim gigantem takim gigantem. Natomiast faktycznie wiele lat, wiele lat współpracowali. Już jakiś czas temu była, był sprzedawany jeden samochodów Ken To było Subaru, z tego co pamiętam, bo o tym donosiliśmy. Tak, ale to było na cele charytatywne. Tak. A i... teraz ten blok po prostu postanowił, że sprzeda swoje trzy Fordy, które ma. Pierwsza propozycja to jest Fiesta ST RX43 z 2013 roku. To jest dokładnie to która mój Która to występowała z Sonaxem na boku. Pozdrawiam, no. pozdrawiam serdecznie Maurycy? pana Maurycego Końskiego. E Gimkana 6, Gimkana 8 i Terrakana. E, 600 kunia, dwulitrowy silnik, sześciostopniowa sekwencja e, i też wygrał tym Global rally Cross. Wiesz co on robi ten silnik? To jest mój ulubiony od razu z tych wszystkich RS200, tych śmietników innych, ta fiesta. To jest to. RS200 jest dla dziadów, którzy się rają terem motoryzacji. Co? Tak, tak. Ja widziałem, żebyś mówił, ale RS200. Co? Jest cudowne, jest Coś piękne. To jest ostatni odcinek tego podcastu. Jest piękne. Bon. Ta Fiesta. Wony. Widziałeś te felgi, jak to wygląda? Ale przestań, no pokazujesz mi samochód, który... Jedziemy do Oponeo, chcę zobaczyć taki samochód, pojedźmy do Oponeo. Takiej nie mają. No, ale mają podobne, to te samochody Ale nie w takim tak malowaniu, samą. to jest to. A, nie, A tak serio nie, to z tych trzech samochodów, szanuję wszystkie, ale akurat ta Fiesta w tej wersji mi się najbardziej podoba. To jest mój mokry senkę na bloka. Nie znamy ceny tej Fiesty. Nie, tak samo jak i drugiej Fiesty, yy, która to nazywała się nie wiem, Jim 3 chyba, tak to tak, bym przyszedł. od Gimkania. 2011, właśnie dlatego nie wiem, czy nie Gim 3, z 2011 roku była w trójce właśnie, Gimkanie trójce. E, też Jakieś... dwulitrówka, ma ponad 650 koni, ale panowie z LB, LBI Limited twierdzą, że można to spokojnie zwiększyć do 800 kunia. Jakoś tak, nie wiem. No nie, no ten jest taki... Jest jakby słodka, ale taka przekombinowana trochę, nie? Nie, Siedem nie lat tak temu, 8 lat temu było takie, nie no, fajne, nie? Dobra, teraz przechodzimy do prawdziwej perły w koronie tego wszystkiego. Ford RS200. RS200, jak sama nazwa wskazuje, powstał w 200 sztukach i powstał tylko po to, żeby można było zrobić z tego rajdówkę. Eee, to, I to jest, jest, petarda, to jest e, wersja Evo, więc to jest ta wersja jeszcze bardziej limitowana. jej były 24 egzemplarze, więc to jest jeden z 24 egzemplarzy. Eee, Samolot kupiony w 2017 roku. Kenblock zmienił kilka rzeczy. On go okleił chyba z tego. go szarą Więc folią. możesz zdjąć tą okleinę, jakby Kenblock tak. szanuje nie, nie zniszczył tego, co było pod spodem. Ja zgaduję, że tamte Fiesty też są oklejone, bo to nie ma sensu. Tak, ale tam rzeczy, tak. wszystko ten Ford jednak ma większą wartość kolekcjonerską niż jakaś mhm. tam fiesta. No w każdym razie jest oklejone. Może dla mnie. Eee, Kubły, kubły Rekaro w środku i hydrauliczny ręczny e, i 800 koni mechanicznych. Myślę, że jeściory też mają hydrauliczny ręczny. E... Widziałem, jak one latały. Cudo, uwielbiam ten samochód. Naprawdę go uwielbiam. Jeździłeś w Forcie nim? Tak. Jeździłeś kiedyś ze mną. Tak. Nie lubię tego samochodu w, w Fordzie. Ty się nim jarałeś Fordie. okrutnie w Fordzie. Tak, bo wtedy wiesz, to były takie czasy, Na kiedy. początek miałeś taki tam, że. No dostałem... to jeździło, Jezu. Tak, tylko że ja przyjechałem wtedy swoją drogą w 550 tysięcy dolarów, drodzy Państwo. 550 Za, 000 tego 000 Za tego Forda RS200. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, i nie wiem, bo nie mam pojęcia, jaka byłaby realna rynkowa wartość egzemplarza w wersji Evo, gdyby nie Ken Block. Myślę, że jeżeli ktoś kupuje RS2. Ale widzisz, Chociaż bo tutaj nie jest to może mieć znaczenie. Że jeżeli chcę. on byłby, to, to na pewno ma znaczenie, ale też ciekawe, jakby, jakby to była taka wanila wersja, w której nie jest zmieniony nic. Taka jak wyjechała z fabryki. Mm -hmm. Wiesz, co mi chodzi? Myślę, że są takie. No tak, tego, że te ceny pewnie mogą oscylować nawet wyżej niż No właśnie nie wiem. Nie mam pojęcia, jaka jest wartość tego auta. Teoretycznie dla kolekcjonera to auto jest stracone. Nie, zupełnie nie. Bo z drugiej strony, jakby nie patrzeć, Ken Block tak, ale tego w oczach niektórych kolekcjonerów może być osobą, która jest ikoną, A Tak on, mi się on wydaje. On nawet nie upala w żadnym w niczym. To jest auto, które sobie kupił. Gdyby Ken Block był wielokrotnym mistrzem rajdowym albo kimś takim, to pewnie by to miało większą wartość. Na przykład Subaru po Kolinie, tak? O. No, to teraz. No to Lancer to ten, po makinenie. Ten samochód ma taką wartość, że gościu po prostu fajne filmy kręcił na YouTuba. No i przy okazji jest kierowcą wyczynowym, z tanterem i też kierowcą rajdowym. No, jest kierowcą rajdowym, ma to tak, na koncie, tylko nie w seriach międzynarodowych czy chyba. jak z ja tego, pojadę co na KJS to też będę? Nie, to nie, nie umniejszaj mu, ale mimo wszystko... Nie, no, nie umniejsza mu, nie natomiast jest to w rajdach tak? nie zdobył żadnych, żadnych konkretnych sukcesów. No. Najbardziej znany jest z tego, że robił Gymkany i robił je cudownie, absolutnie. Nie, super, mega, eee... tylko ta Fiesta, no Bartek, no patrzcie, no nie pasujemy do siebie? Weź sobie tą Fiestę, ona jest, ona jest w Fordzie. A nie, bo ty nie dokupiłeś dodatków, to ty jej nie masz. A i karamba, widzisz, a ja mam. Pewnego ją trolował, będziemy grać. Ja sobie zrobiłem fokusa. Będę przyjeżdżał w nią do ciebie. I... Świetna będziemy. jest, bardzo mi się Będę podoba. podoba ta fiesta. twój ulubiony rozumiem jest Ford RS 200. Bez apelacyjnie do Jasne. samego końca. Tak, tak myślałem popularne... Moje ulubione też jest naprawienie samochodu po kolizji w taki sposób, żeby tylko dojechać, bo, drodzy państwo, już nie tylko bus musi latać, teraz już też ciężarówki muszą latać. E... Inspekcja transportu drogowego zatrzymała samochód, a raczej ciężarówkę, która to jechała z naczepą i naczepa wyglądała generalnie dość źle. Zdarza się bardzo często w ITD. ostatnio rzadziej, rozwijamy się jako naród, ale kiedyś to było bardzo popularne. Tak. Okazało się, że pan kierowca miał kolizję w u naszych południowych sąsiadów w Czechach. W Czechach. Nie był na stacji benzynowej tam może na Słowacji coś? Może był, może dlatego takie rzeczy się stały, że stwierdził, że. Tak, mu guma pękła. Guma, guma pękła i stwierdził, dobra, jest taki problem. Mam napad. Że oś mi się, oś mi się, oś mi się zepsuła. E, więc pan po kolizji stwierdził, że jak ta oś się urwała, to on ją przymocuje pasami transportowymi i pojedzie dalej. Jest tak skrajnej głupoty, nie widziałem już dawno. Znaczy ja bym powiedział to tak, gdyby to była Namibia, albo jakaś pustynia gdzieś, gdzie ktoś się przeciera przez pustynię i ma taki czerwony, że Pimetuję, albo Australia, i stwierdziłby, muszę dojechać. Świetny patent, bo patrz, pasy transportowe ma tego dużo, powinien mm -hmm. mieć tego dużo, jeżeli ma kurs na przewóz rzeczy i wie, jak to robić, a zakładamy, że wie, biorąc pod uwagę tę instalację. Nie, nie, jak zrobił to, no to, to, to myślę, że on wie wiele więcej. Ja szanuję tego pana za kreatywność i to wygląda solidnie, co nie zmienia faktu, że nie chciałbyś powiesić na przykład... Yy, nie wiem, swojego dziecka na solidnym pasie transportowym nad przepaścią, tak samo jakby się chciał, żeby ktoś jeździł samochodem, ryzykując życie wszystkich dookoła, bo akurat znaczy, pas wiesz, transportowy no, trzyma jego pas, pas się zrywa, oś się wyrywa, oś trafia w gościa, który był za nim, ta ciężarówka w ogóle się przewraca i jest jeden wielki problem, tak? Ja rozumiem, że ktoś zaraz to sk skąd argumentuje, że żeby takie pasy zerwać, ja wiem, ale, ale to jeszcze to musimy ufać inżynierii tego pana i pozostałym elementom, tak. więc przyjmijmy, że. Podwozie na czepy nie zostało przystosowane do tego, żeby pas, na pasami pas transportowymi. pas mógł wytrzymać. Tylko że problem jest taki, że jeżeli auto już było trafione i tam cię urwała oś, no to w takim wypadku, jeżeli on tą oś jeszcze raz montował, to te elementy, które były obok, też mogły być w jakiś sposób naruszone i się po prostu urwać. Był zawodnik, co? Debilno. Dostał za to mandat. To nie jest niesławienie, to pamiętajmy. Dostał, dostał za to mandat, a jego właściciel firmy transportowej, w której pracował. Dostanie prawdopodobnie karę finansową z uwagi na to, że zostało wobec niego wszczęte postępowanie administracyjne. Tak sobie właśnie patrzę, że pan jeździł ja chyba czarnym Strelisem. Ja się tylko jeszcze zastanawiam, e, czy to było tak, że on tylko jeden kurs z tym zrobił? Nie, myślisz, że by się przyznał? Pytanie jak szefo, nie? Jak, szef, jak szefo chce oszczędzać na tych naczepach, to... Ja wierzę w to, że coraz mniej jest takich przypadków. No też, hej, ludzie... No nie, to jest jeżeli ktoś wie, to chętnie się dowiem, bo. No, tak, po, sorry, ale czasami. Podziwiam, taki, się podziwiam, nie robi, podziwiam tak. kreatywność, ale no, no nie, to głupota mimo wszystko jest. No. Czy można być kreatywnie głupim? Można być kreatywnie głupim, tak. Też rozumiem Z drugiej strony, A wie, jeżeli te... coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Tak, ale to jest znacznie dozwolone, nie? No tak. Y, natomiast zawsze jak czytałem tak, tego typu newsy na stronie G, WTD, wtedy jeszcze ITD, to zawsze brałem pod uwagę jedną rzecz. Że jeżeli mówimy o, o kimś, kto pracuje dla firmy transportowej, to bardzo często jest tak, że ten pracownik i ten kierowca może nie mieć wyjścia. W mhm. zasadzie to zrób to i przyjedź, to wymienimy. No ale przyjedź już. No. Tak. No to... I wtedy jesteś w takiej sytuacji, hmm, co nie zmienia faktu, że tak się nie robi. Ja sobie tylko zapiszę. Pan się przyznał generalnie, że do tego doszło faktycznie w Czechach, przy kolizji i że naprawił, naprawił to, tylko chciał dojechać po prostu na miejsce. Więc może być tak, że faktycznie gdzieś tam go gonił, albo, albo szef go gonił, albo go gonił logistyk. Różnie mogłoby być. To teraz ja ci to się powiem. Dobrze. Na cmentarzu, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się Las, o mnie oprze? Może pan się o mnie oprze? Pan tak wiednie, panie Hyundai Ugetsie. moi drodzy. Utracił orientację przestrzenną, źle ocenił szerokość swojego samochodu i wjechał w alejkę cmentarza komunalnego, uszkadzając przy tym liczne nagrobki. Policjanci ukarali kierującego mandatem i wystosowali wniosek o skierowanie 88-latka na badania lekarskie. Do nietypowej, do nietypowej kolizji doszło 31 marca na cmentarzu komunalnym w Orzeszu na ulicy, na Górce. O godzinie 14. Starszy mężczyzna, pominąłem ten fakt, Starszy mężczyzna kierując samochodem Hyundai Getz. Hatchback segmentu B dla starszych osób, myślę, że wybór sprzed 10 lat, albo i 15, spowodował niemałe straty. W wyniku zaburzeń, ori zaburzeń orientacji, to ciekawa diagnoza, przestrzennej wjechał w cmentarną alejkę i uszkodził 22 nagrobki. 88-letni mieszkaniec Orzesza został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. Z uwagi jednak na zaistniałe okoliczności, policjanci drogówki uznali za zasadne skierowanie do starosty wniosku o przeprowadzenie badań lekarskich mężczyzny. No dobra, a... 88 lat, a mówiliśmy o tym z całym szacunkiem dla tego pana. Mówiliśmy o tym, ten temat powraca, aby osoby starsze, na przykład po 75 roku życia, miały regularnie przeprowadzone testy. Na przykład ja mam cukrzycę, mam wadę wzroku, więc ja muszę muszę co jakiś czas badać swój stan zdrowia i mam prawo jazdy terminowe. Jestem zdania, że osoba, która ma 88 lat i właśnie wjechała na cmentarz samochodem i to nie w wyniku wypadku, czy kolizji, tylko wjechała, chciała mieć jedną nagrobka i staranowała 22 inne nagrobki, stwarza ogromne zagrożenie. Naprawdę. No tak. Z całym szacunkiem dla tego pana. Nie, to nie ma szacunku. To takie życie nie robi.

Szczerze powiedziawszy, jak tak się przyjrzysz takim przypadkom, to, to się zdarza dość często u starszych osób, jakieś takie właśnie dziwne akcje na, na, tej, na tej zasadzie. Wszystkich świętych na cmentarzu. 22 roki. Ja jestem ciekaw, czy pan zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, bo mam nadzieję, że. Ubezpieczenie tak. ocen. Chociaż jestem ciekaw. No jak właśnie ubezpieczenie jak... ocen na cmentarzu komunalnym, na no przykład. Właśnie. Bo tam nie wolno wjeżdżać samochodem. Tak. Ciekawa rzecz, nie? Czyli ma wjechali ruchu do, drogowego. Jakbyśmy wjechali do galerii handlowej na przykład i zdemonowali. Bo zawsze chciałem, zawsze o, no, ja obejrzam tego Dobira. Kiedyś było tylko też... w Tesco, nie... dlatego w Tesco teraz drzwi są zamykane. Otwierane, otwierane tak na krzyż. Już żebyś nie tyko, ma Tesco przede wszystkim. Gdybyś tylko nie wjechał, faktycznie. E, zawsze chciałem wjechać do galerii handlowej samochodem, naprawdę. To od obejrzenia tego topogira, to już wtedy był mokry sam już wcześniej nawet. Żeby powiedzieć sobie u nas Focus parku, po prostu teraz w arkadach bym chciał jakimś takim małym mini albo czymś takim. O, w to bez sensu. Co ty gadasz? No bo nie, bo to jest, to jest piętrowe, no to, to jak. A Fokus taki jest. No. no tak, no ale to. Fokus jest, ma, jest malutki. Arkady generalnie też nie są za duże. No ile byś ile tam powiedział? Ósemkę taką zrobisz. Jest taka galeria, nie pamiętam która. Czy to jest Cliff? Eee, nie, to nie jest Cliff. Gdyni, chyba. Gdyni, gdyni. Gdzie można by się fajnie pobawić samochodem. Tak czy inaczej, 88-latek z Orzesza sterował 22 nagrobki. Facet wjeżdżał Hyundai na cmentarz. No, to jest generalnie powód do dyskusji, o której ty wspominasz. Jechał na cmentarz Hyundai'em. Ja o nie myślałem już dawno i uważam, że faktycznie ja mam prawo jazdy bezterminowej jeszcze. Jak się przemelduję, to je stracę. Natomiast jeżeli jesteś już naprawdę w takim wieku, w jakim jesteś, to sorry, ale powinieneś mimo wszystko być, że tak powiem, sprawdzany. No nie, no co to, to jest. Wiesz. Jeżeli jesteś już w takim wieku, no powinieneś mieć kontrolne jeszcze raz badania i sprawdzić, czy ty w ogóle się nadajesz do kierowania. Kierowania jeszcze samochodem, no to to może to brzmi okrutnie, ale to jest, ale trudne jest trochę, prawda. prawda? Bo społecznie to jest coś, co powinniśmy napiętnować, ale z drugiej strony trochę głupie jest to napiętnować, bo powinniśmy też, moim zdaniem, chronić osoby starsze. No tak, to, to jest chronienie osób. Ale starszych. To właśnie tak można to usprawiedliwić, że drogi panie, no ma pan już, nie wiem, 75, plus, co nie znaczy, że w ogóle nie może ponieść. Pan może jeszcze. Nalać, ale chodzi o to. Dzieci że... może wam płodzić. Pewnie, że tak. W świetnym kierunku może ale chodzi o to, że fajnie byłoby na przykład co dwa lata albo co trzy sprawdzać. Wszystko jest ciągle w porządku. Prewencyjnie po powinno być to sprawiane, sprawdzane. Jeżeli ktoś jest w świetnej kondycji, nie ma na no nie, problemu. Niech lata, będzie, będzie, nie wiem, będzie lepiej. Nie Jego żona sobie problemu. teraz będzie to sklepów mogła zmienić. natomiast, no, Martek, no. Zaburzeń orientacji. Jako nie podawali te argumenty w tym artykule, to jest w ogóle śląska policja, artykuł ze śląskiej policji. Zaburzenie orientacji? No nie zorientował się, że wjechał w No właśnie tak to zrozumiałem. No jak? E, to jest naprawdę rzecz, którą ja uważam. Na przykład... Nie wiem, jak wy uważacie. Napiszcie nam w komentarzach. Trudny temat. Bo to jest trudny temat, ale uważam ja ze swojego punktu widzenia, że tak, powinny być obowiązkowe badania po powiedzmy 70. roku życia, bo niestety, ale część z tych kierowców nie powinna już Refleks prowadzić zanika, samochodów. zdolności zanikają jakieś takie, nie ze wiem, Z wzrokiem pojawiają ze wzrokiem się. wzrokiem są większe problemy z tym ori orientacji, mogą się pojawić. Chodzi o to, że i dla siebie, i dla innych użytkowników drogi niektórzy po prostu mogą być. Ja nie mówię, że wszyscy absolutnie. Mówię, że tam może być nawet, jeżeli to jest nawet tylko jakiś procent, to trzeba ten procent znaleźć i powiedzieć, drogi panie, Tak. pan odda oddaj fartucha. Proszę oddać kluczyki. Oddaj fartucha. Proszę oddać kluczyki, niestety, ale już pan nie może prowadzić samochodu. Wnuczek samochód dostanie na przykład. No bo pan go sprzedał na eliksie. Będzie bardzo miło. E, zaraz się okaże, że ktoś wypunktuje, że są takie badania robione, tylko że my o tym nie wiemy. Może tak być. Jeżeli tak to przepraszamy. Nadal uważam, że. To chyba nie. Miał, był jakiś taki plan, ale. Wielokrotnie o to było mówione, nie. dlatego się okazuje, że może i tak jest, że, że może to działa. Natomiast takie sytuacje nie powinny się dziać. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. Chociaż ucierpiały 22 nagrobki i Hyundai Getz. Nie wiem, co jest większą stratą. Chyba te nagrobki jednak. Chyba jednak te nagrobki też tak wyśle. Eee, czekaj, sprawdzę to, żeby nie było. Będziesz teraz szukał akurat. Tak, sprawdzę to, bo to tak troszkę nie, nie faktycznie, może jesteśmy... To ja, to ja teraz, żeby tutaj nie wyjść na, na gołosłownego, wrócę jeszcze na moment do tematu. ci Logan, jeżeli pozwolisz. Dobrze. Widzę cudowny sens posiadania tego typu samochodu, bo jestem zwolennikiem tego, że jeżeli ktoś wykorzystuje samochód tylko i wyłącznie do tego, żeby się przemieszczać, to nie ma sensu szukać argumentów w postaci flexu i posiadania najnowszych technologii, bo przecież 10 lat temu to samochód na drogach wcale nie był takie złe, a taka Dacia wbrew pozorom niewiele odbiega wyposażeniem od współczesnych samochodów. I moim zdaniem, ciekawszą opcją jest to, jeżeli ktoś sobie kupuje nową Dacię, niż na przykład 15-letnie BMW. A ja wiem, nie że, ktoś, że ktoś powie, ale to nie ma duszy i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, bo ja bym tego nie zrobił. Ale patrząc, chociaż nie wiem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I patrząc e, na to z tej perspektywy, ciągle uważam, że nadal Dacia Logan ma szansę na polskim rynku. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Powyżej 60 roku życia, co 30 miesięcy, ale do tylko kierowców zawodowych. No nie, no to. Tak znalazłem na no, ten temat. To, to przyjmijmy, że to wszystko, już nie szukaj dalej, dobrze? Tak, na pewno? Tak, nie szukaj dalej. Jeżeli ale poczekaj, ktoś, bo ja coś widzę jeszcze. Jeżeli ktoś tutaj jest bardziej, że tak powiem, obeznany, to niech nas poinformuje, Bartek. Tak, ale ja jest, poczekaj, bo już mam link. Dobrze, fajnie. Jeszcze sprawdzę. E, powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz, że mogę cię dać zapytać. Starosta może cię zmusić do badań. Dlatego złożyliśmy wniosek do starosty. W jakiej sytuacji ty byś kupił sobie dacie Logan? Albo już się w ogóle rozważył? Dlaczego? Bo nie chciałbym takiego samochodu. Ale gdybyś miał około 50 tysięcy złotych na samochód, nie masz więcej, zarabiasz bardzo mało, więc nie możesz oszczędzać, a potrzebujesz samochód. To nie kupiłbym go, jeździłbym rowerem. Nie, tak całkiem serio, wolałbym chyba kupić coś używanego, mimo wszystko. Ale to... z drugiej strony... Ja no, bym czymś... też kupił samochód używany. Ale pamiętaj, że są ludzie, A, którzy mają punktu... nowy samochód, Inaczej. mamy spokój na Właśnie. kilka lat teoretycznie. Kupujesz nowy samochód i masz na kilku letni spokój. No, jeździsz z punktu Chociaż A do punktu spokój, B, tak? to nie jest samochód na trasę, nie z tym silnikiem, Eee, Co ty rozumiesz jako trasę? No, wskocz na autostradę jeźdź do Poznania. Nikt ci nie każe jechać 180. No tak, no ale jak jechać nawet no, te 140, to już jest No jechać 120. Hmm. Pamiętajcie, że prędkość maksymalna na autostradzie jest maksymalną. Nie hmm. musi tyle jeździć, jakby się nie podobał, musisz jak 120 na prawym pasie. Dobra, bardzo proszę. proszę. Nie, nie ma jeszcze tego, ale jest taka, jest taka, ten, że przy, po 70 roku życia taka rozmowa zaczęła się w zeszłym roku. I mam nadzieję, że teraz ma dojść do skutku eee, i dla takich osób jak na przykład ten pan, którzy chcieliby ciągle jeździć, myślę, że Dacia Logan i teraz to spinam klamrą, byłaby świetną propozycją, bo jest tania, przystępna, a do bagażnika dużo rzeczy na działkę wejdzie. Oczywiście. Czego tak. i Państwu życzę. Moi drodzy. Kiedyś Skoda to był taki samochód działkowca, nie? Ciągle chyba jest. Ciągle chyba jest. Napiszcie nam w komentarzu koniecznie, czy nowa Toyota GR86 również Wam się podoba. Co sądzicie o Porsche 911 GT3? o bohaterce naszego dzisiejszego podcastu, czyli Daci Logan. Jakie jest wasze zdanie na temat pozwolenia do przemieszczania się pojazdami, do prowadzenia pojazdów dla osób starszych? I ile absurdu wywołuje w was wisząca tylna oś na pasach transportowych i na sam koniec rozstrzygnijcie, proszę. Czy znowu będę skazany na to, żeby dostać po uszach za to, że wole to od RS200? RS200. Dzięki. Cześć. Cześć.